Hej, moi drodzy, witam was serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Katie Rain. Tak właśnie, obiecałem wam, że od razu po moim urlopie zaczynamy znów grać właśnie w tą Katie Rain. Myślę, że ją skończymy sobie niedługo. I tak sobie myślałem na wakacjach właśnie o tej serii. I pamiętam, że mieliśmy zdobyć tutaj to nazwisko. Tutaj na tej walizce, jakby nie patrzeć, mamy właśnie Eileen Mildred Summers. Eileen to jest jej pierwsze imię, Mildred to jest chyba drugie, a Summers to jest nazwisko. Ewentualnie Mildred Summers jest to nazwisko ojca i matki, ale wątpię. Tak czy inaczej, tutaj widziałem też inne notatki. Gdzieś tu były notatki. Gdzieś tu jest... Dobra, mniejsza. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że to może być i Summers, ale... Czy tak będzie? Zaraz zobaczymy. Nie jestem pewny. Nie wiem, czy już tego komputera nie popsuliśmy. No chyba nie. Chyba ten komputer działa jednak. A jednak nie, już nie działa. Dobra. Więc tak, z tego co pamiętam, mieliśmy zadzwonić do tego IT. Czy mamy jego w ogóle numer? Dział IT, Clyde. Dział IT, mówi Clyde. W czym mogę pomóc? Zepsuty komputer. Cześć, czy mógłbyś naprawić komputer mojej współlokatorki? Co się dzieje? Nie włącza się. To jakaś awaria systemu. Na ekranie wyświetla się komunikat o błędzie. To może być awaria dysku twardego. W którym pokoju jesteś? Akademik A, pokój 5. Będę za 5 minut. Dzięki. Dobra. No szybko, nawet mniej niż 5 minut. Hej, tu Clyde z IT. Cześć, wejdź. O kurczę, jak to się stało? Nie mam pojęcia. Tak było, gdy go rano włączyłam. Niech no zerknę. Kilka kliknięć i 300 do kieszeni. I presto, jak nowy. Cudownie. Możesz się szybko zalogować i sprawdzić, czy wszystko działa? Zaloguj się, zaczekam. Dobra, tylko tak. Pytanie... Ail Sam, właśnie. A wydaje mi się, że to po prostu będzie E... Summers. Jakie było hasło? Mieliśmy chyba notatkę od Eileen. Hej, Kat, możesz korzystać z komputera? Zbawienie. Zbawienie. Nie wiem, czy to nie było zbawienie właśnie. Tak. I udało się. Działa jak w zegarku. Zadanie wykonane. Tak. No to dzięki. Żaden problem. Daj znać, jeśli będzie jeszcze jakiś problem. Na pewno tak zrobię. Cholera, muszę znaleźć sposób, żeby musiał się sam zalogować. Jakby to zrobić? A może po prostu... Może po prostu... Piszę złe hasło, ale dobra. Zobaczmy, czy tu coś jest. Nagrywanie, skaner pusty. Stacja dyskietek jest pusta. Wszystko jest puste. Dobra, to już pamiętam. Nieznany. Nieczytelna dyskietka. Wyłączamy, włączamy. No i znów psujemy. Uruchamianie Phoenix OS. Uszkodź sektor, wyciągnij hasło administratora. Uszkodź sektor, tak. Dobra.
To już powinno być teraz git. Pamiętam, jak miałem właśnie taki komputer z ekranem CRT. Kurczę, jak po tym bolały oczy przy oglądaniu. Szok. Dobra, znów to samo. I presto, jak nowe. Cudownie, dobra. Damy jedynkę. Konto zablokowane, z kontaktu siedziałem IT. O nie, zobacz co zrobiłam. Na litość boską. Spróbuję się zalogować na swoje konto. No dobra, tylko pytanie, czy nie powinienem najpierw dyskietki ogarnąć. No dobrze, chyba wszystko gra. Odblokowałem twoje konto. Proszę, postaraj się niczego więcej nie popsuć. Postaram się. No i co, jesteśmy zalogowani? Etap pierwszy zakończony. Dobra, teraz tą jedyneczkę trzeba skasować. I włożyć tą? Czekaj. Uruchom komputer z bliskiej dyskietki, skorzystaj z programu, tak. Zadzwoń do Clyda, tak. Zalogował się. Zresetuj komputer i zobacz jego dane logowania z pomocą niebieskiej dyskietki. O kurde, nie wiem, czy nie spieprzyłem. Mogłem spieprzyć, że się zalogowałem. Mogłem to spieprzyć. Dobra, może nie. Sukces. Użytkownik admin, hasło gadget. Dobra. Nie. Kurde, ta animacja jest za długa. Ta animacja jest za długa ewidentnie. No już. Wyciągaj. Admin. I hasło. Gadget. Witaj, Clyde. Ustawienia sieci. Dobra. Dobra. Pokój 8, Akademik B. I pokój 8. Okej, powinno wystarczyć. Coś jeszcze nie ma? Wszyscy mają? A po... Ten port nie wymaga zmiany statusu, szkoda. Szkoda. Dobra, ale mamy to, co chcieliśmy. Dzwonimy do naszego hakera. Panie haker. Haker Dave. Taki hakera portu nie umie blokować. Tak? Wiesz co? Masz to? Czekaj. O rany, chciałbym cię pocałować. To znaczy, nie dosłownie. Ale odegram się na Clydzie. Przy okazji, jakie są te dane admina? Nie powiem, stary. Zachowam je na czarną godzinę. A, czyli jak rozumiem, ta mała dyskietka, którą przygotowałem, zostaje tutaj. Jasne. No, a ja będę musiała znów się zalogować i kliknąć na śliczną ikonkę z kudeczką. To się nazywa szantaż emocjonalny. Quid pro quo, Dave. Dobra, podrzucę ci ją do pokoju. A niech cię, jeśli jesteś żeńską wersją Clyda, Claudina. Haha, nikt mnie jeszcze tak beznadziejnie nie nazwał. Na razie, Dave. Dobra, czekamy na kolejną dyskietkę, tak? Mieliśmy mieć to oprogramowanie. Dajesz. Dobra, kolejna dyskietka.
To czarna dyskietka. W środku była dyskietka. Matkie te narzędzia. Zarobiłem się na Clyda, co mi tam. Niezły pomysł, ale najpierw powinno wrócić to konto Elin. Dobra, tam było i Summers. A hasło było, kurde, nie pamiętam. Zbawienie? Chyba tak. Tak. Edytor dźwięku, analiza obrazu. Oprogramowanie zainstalowane. Świetnie. Przeciągnij i upuść pliki audio, by przeanalizować. Tak samo obrazy. Dobra, czyli tak. Skaner. Skaner był tu. Mamy zdjęcie, które jest prześwietlone. No, chciałem na skaner. Tu jest skaner, tak? Nie, gdzie jest skaner? Naprawdę nie ma skanera? O, jest skaner. Dobra. Skanujemy. Obraz 01. Jasny obraz BMP. Naświetlenie. Szum. Oż ty w dupę. No i teraz baw się z tym. O kurde, to nie będzie takie proste. O! Dobra. A to co do cholery? Piorun kulisty? Na razie wydrukuję to zdjęcie, ale na bank można tu jeszcze coś znaleźć. Drukowanie. No tak by to wyglądało jak pioruny kuliste. Analiza wzoru nie powiodła się. Zawęź obszar analizy. No dobra, tylko jak? No jak mam zawęzić? Przepraszam bardzo. To się nie da. No wiem, że można coś znaleźć. A, tak. Nie znaleziono wzoru. Zastanawiam się ten kwiat. Nigdy takiego nie widziałam. Może warto by to wydrukować? Dobra. Skanowanie tego? Też nie. Nie znaleziono wzoru. Jaki wzór? Świetliste anomalie mają wzór trójkąta równobocznego. W jakiś sposób ten kształt musi być kluczowy. To na tyle. Wątpię, żeby było tu coś jeszcze do znalezienia. Dobra, mamy to. I teraz tak, dyktafon. Przewińmy. A,
Dobra, tylko co my tutaj tym zrobimy? A, kaseta autosekretarka, dobra. Dobra, teraz skrytka z dowodami, tak? Nic innego chyba już nie mamy przy tej skrytki z dowodami. Dyktafon. No już to zrobiłem, czyli tylko to chciałaś. No dobrze, Erica Wade. Zobaczmy, czy zdołam cię przekonać do wysłuchania mnie. Znaleziono 5 różnych głosów. Podział na sekcje. Dodzwoniła się do pana, do Reinów. Dodzwoniłaś. Co? Raczej nie muszę grzebać przy tym nagraniu. Ale co ja tu muszę zrobić? A, dobra, tu się bez problemu to ogarnię. Dobra, nieważne. Już wiem. Spokojnie. Analiza zakończona. No ale co my tu musimy zrobić? Joseph. Jest tu witaj, może trzeba od początku to zrobić. Jest witaj. Czekajcie. Erika to była jego córka, prawda? Jest Joseph, Katie. Kurde, jakie to jest ciężkie. A to? Wewnętrzny błąd? Widzę cię, Katie, co? Duszony okrzyk, co do diabła? Spokój się, Katie. Myśl. To pewnie jakiś durny żarcik zostawiony w programie przez Dave'a. Na pewno. Zdrowo pojebany gość. Ośmieciary przeszły. Dobra, tu. O kurde. Tu chyba nic nie zrobimy. Dobra, tutaj też nie. No to ewidentnie musimy chyba coś z tym drugim. Dobra, witaj. Katie, nie. Musimy pewnie dzięki tej kasecie. Znaczy kasecie, dzięki temu nagraniu ogólnie przekonać tą Erikę, tą córkę tego Wade'a. Daj czego chce. Jest Erika. Witaj Erika. Tu. Twój. Jest? Nie ma.
Tu ojciec? Nie ma twój ojciec? Nie ma twój. Tu ojciec. Ciężkie to jest naprawdę. Zadzwoń do Katie Ryan. Znaczy Ryan. Rain, nie Ryan. I daj jej kurde czego chce. Jest tu pa? Ej, naprawdę to jest kurde, o jest pa. Ej, czego ona chce? Nie wiem. Powinno styknąć. Witaj Erika, tu ojciec, zadzwoń do Katie Rain i daj jej to, czego chce. Pa. No, gra nam poprawiła. No i bardzo dobrze. Dobra, dawaj. Wygrzam tę samą kasetę, a zmienię wiadomość, dodam na, zmienioną wiadomość dodam na końcu. Ciekawe. Dobra, podmieniona wiadomość powinna być na końcu oryginalnego nagrania. No i chyba git. Dzwonimy teraz do tej koleżanki. Kogoś Wade'ów. Ciekawe, czy w ogóle odbierze teraz. Zadzwoniłeś się do Eriki Wade. Zostaw wiadomość po sygnale. No, jakie nagranie szybkie. Gdzie ona dzwoni? Cześć Erika, tu Katie Rain. Rozmawiałem z twoim ojcem. Poprosił mnie, bym się z tobą skontaktowała. Powiedział, że najpierw zadzwoni. Mój numer to 555-8352. Cześć. Twój ruch, Erika. O, witaj Mildred. Uszanowanko, Agata. Co? Skąd? Ach, nieważne. Znam też twój numer PESEL. Boże, niedługo zaczniesz kraść mi ciuchy i łazić w nich udając, że jesteś mną. Kto mówi, że już tego nie próbowałem? Dobra, przyznaję. To było zabawne. A tak w ogóle, to jak ci idzie z Dave'em? Całkiem nieźle, ale musiałam uszkodzić twój komputer. Co takiego? Wyluzuj. To była mała pierdółka. Potrzebowałem powodu do wezwania informatyka, żeby wykryć mu hasło. Clyde? A on jest taki miły. Na co ci było jego hasło? To długa historia. A później wykorzystałem przerobiony głos pana Wade'a, żeby zmontować wiadomość, którą zostawiłem na jej sekretarce. To dopiero nieszablonowe myślenie. No, to może być na tyle durny pomysł, żeby zadziałał.
No, tak w ogóle to śmiało korzystaj z mojego komputera. I tak muszę odrobić pracę domową. Brzmi nieźle. Na pewno na zdjęciu ze światłami zauważyłam wszystko, ale mam przeczucie, że mają związek z czymś, co znalazłam wczoraj. Ja też wiem. Zdjęcie żołnierzy. Mamy my coś, czy nie? Ej, to broszura. Ej, ale tu są te trzy takie kule. Ciekawe. No dobra, ale co mamy teraz zrobić? Hej, masz chwilę? Jasne, Katie, co tam? Obrazy Lily Meyers. Co myślisz o dziełach Lily Meyers? Rano szukałem informacji na jej temat, ale nigdzie nie napisano, że rzeczywiście była artystką. Raczej marne szanse na to miała. Wade kupił wszystkie obrazy krótko po jej śmierci. Tylko ten jeden obraz udało mi się zobaczyć. Nie był zły, ale nie było to jakieś arcydzieło. Może w jej sztuce kryje się coś więcej. Coś, o czym wiedział Wade, a czego nie wiemy my. Tak, być może. Co myślisz o Charlesie Wade'zie? W sumie nie wiem. Niby na taśmie brzmi jak miły gość, ale w mediach mówią, że to gruba, bezwzględna ryba. Taśma ma ze 20 lat. Może się zmienił. Może. W życiu prywatnym jest zupełnie inny. Ciężko stwierdzić, skoro się go nie zna. Co myślisz o tym całym chojraku? Pierwsze skojarzenie to... No wiesz, chojrak w łóżku. I ty się nazywasz chrześcijanką? Ciekawe, co było takiego specjalnego w Lily Meyers. Poza byciem utalentowaną artystką, która utopiła się w jeziorze, rzecz jasna. W jej dziełach pewnie czai się jakiś sekret. Może Charles Wade rzuci na to nieco światła. Wiesz może, co się stało mojemu dziadkowi w 1981? Nie mam zielonego pojęcia. Może znalazł to, czego szukał, albo to coś znalazło jego. Czy to był właśnie cytat z tych tandetnych horrorów? Może. Powinno wracać do śledztwa. Okidoki. No dobra, ale co my jeszcze mamy robić? Raczej nie będę musiał tego używać w najbliższym czasie. Drukarka, wydruk. Mogę już się pozbyć oryginalnego zdjęcia, skoro mam podrasowaną wersję. Dziwne. Teraz patrząc na te światła, przypomina mi się coś, co znalazłam wczoraj. No mi też. Mi też. Oto. Logo kościoła wygląda bardzo podobnie do tych przymglonych świateł. Może jednak będę musiała tam wpaść. Kościół Świętej Trójcy. Hej, I, zobacz. No? Ale są hipnotyzujące. Wyglądają jak błędne ogniki. No wiesz, duchy lasu. Jezu, przepraszam, zakrztusiłem się. To głupie. Elin, musi być jakieś bardziej logiczne wytłumaczenie. Duchy lasu tu nie jest żadna bujda. Powinnaś pogadać z Midą, moją wicańską koleżanką. Otworzyła mi oczy na tego typu sprawy. Czy jako chrześcijanka nie powinnaś traktować takich ludzi jako pogan? Czy to ta sama Midą, która łączy bliższe relacje z drzewem przed jej akademikiem? Nie, to pierwsze, ciekawe. Wątpię, żeby w bezbożności mogła prześcignąć ciebie. A, chyba masz rację. Tak czy inaczej, mogę ci jeszcze jakoś pomóc? W mojej części pokoju robi się coraz większy bałagan. Możesz pomóc posprzątać. Chodziło mi o śledztwo, głupia. Mogłabyś spróbować dowiedzieć się czegoś o tych światłach, albo gdzie zrobiono tamto zdjęcie. Wiem, gdzie zacząć szukać. Dobrze, a teraz pójdę coś zjeść, zanim padnę. Okidoki, biorę książki do roboty. Dobra, do zobaczenia niebawem. Hej! Hej!
jakieś postępy w poszukiwaniach? Tak, udało mi się zidentyfikować tamten kwiat. Nazywa się sierpowiec, inaczej Rosia falcis. Okazuje się, że niedaleko Conwell Springs był niewielki rezerwat przyrody założony w 1989 roku. Czerwony sierpowiec jest na ich liście zagrożonych gatunków. Zrobiłem kopię stron z książki botanicznej na wszelki wypadek. To już coś, sprawdzę to. Może uda mi się w ten sposób zawęzić pole poszukiwań miejsca, w którym zrobiono zdjęcie. O tym samym myślałam. Proszę, rezerwat jest zaznaczony na tej mapie. Jeju, nie próżnowałaś. No wiesz, to lepsze niż prace domowe. Ha, amen. No dobra robota, Elin. Cieszę się, że mogłam pomóc. A co z... No, czekaj, zaraz do tego dojdziemy. Okidoki. Dobra, moi drodzy, ale to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my widzimy się już w następnych odcinkach z Katie Rain. Trzymajcie się. Hej, hej.